W podróżach trzeba zajmować się sobą, żeby dać sobie radę, patrzeć na siebie i na to, jak pasuje się do świata. Jest się skupionym na sobie, myśli o sobie, sobą opiekuje. Zacytowane słowa pochodzą z jednej z książek polskich noblistek Olgi Tokarczuk. Zapoznałam się z nimi dość niedawno, będąc w podróży. W zasadzie stale jestem w podróży dzięki mojej sztuce, dzięki temu, co robię. Poznaję siebie, wnikam w swój głąb, obcuję ze sobą. Nazywam się Agnieszka Chrzanowska i znajdujemy się w mojej pracowni, która jest moim drugim domem. W pracowni powstają gotowe obiekty procesu twórczego. Tworzy się jednak znacznie dłużej. Proces twórczy rozpoczyna się w myślach, w głowie, rozpoczyna się emocjami, obserwując otaczający świat, zapisując to gdzieś głęboko, wewnątrz. Po jakimś czasie następuje potrzeba uwolnienia tego wszystkiego i tak właśnie powstają obrazy, obiekty z papieru czerpanego, tkaniny, asamblaże, kolaże. Lubię eksperymentować, lubię w nieoczywisty sposób łączyć ze sobą techniki malarską, olejną, z tkaniną, z papierem czerpanym. To wszystko zobaczyć można na moich pracach. Myślę, że moje prace mówią o mnie dużo więcej niż moje słowa, bo znacznie prościej wyraża mi się siebie samą za pomocą tego, co tworzę. Moja pracownia to również miejsce, do którego zapraszam dzieci i młodzież. Dzięki swoim pasjom, dzięki swoim zainteresowaniom, nie tylko artystycznym, ale również pedagogicznym, prowadzę tutaj zajęcia plastyczne od 2012 roku. Wspólnie z dzieciakami stworzyliśmy miejsce pełne radości, pełne twórczej energii. Bardzo dobrze czujemy się w swoim towarzystwie. Dzięki zaangażowaniu dzieciaków powstają niesamowite prace. Są one licznie nagradzane na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Nie tylko dzieci, ale również pracownia dostrzegana jest w kraju i za granicą. Od 2012 roku działam na rynku lokalnym. Poza zajęciami artystycznymi współpracuję również z placówkami edukacyjnymi, z bibliotekami, domem dziecka, przedszkolami, szkołami. Od 2017 roku podjęłam współpracę z zakładem karnym, gdzie wspólnie z osadzonymi realizujemy tematy ceramiczne, a w ostatnim czasie również z papieru czerpanego. Zajęcia zakończyły się w lutym tego roku wystawą osadzonych. Od 2019 roku udało mi się również nawiązać współpracę z placówkami polskimi na Słowacji, z Polską Szkołą w Bratysławie, działającą przy polskiej ambasadzie, z Instytutem Polskim oraz z przyjaciółmi Polonii w Bratysławie. Wspólnie z wymienionymi instytucjami prowadziłam już warsztaty w Bratysławie. Kolejne szykują się na koniec wakacji. Moja droga artystyczna rozpoczęła się dość wcześnie. Moje dzieciństwo zdeterminowane było do tego, by być malarką. Przy ogromnym wsparciu rodziców rozpoczęłam różne szczeble edukacji artystycznej. Chociaż okazało się, że nie jest tak prosto, jak to powiedziałam. Poza brakiem pewności siebie nie wzięłam jeszcze pod uwagę społecznych konwencji, w które wpisywana jest kobieta.
dużo łatwiej było odnaleźć mi się w życiu dorosłym jako matce, jako żonie, a chyba czasami brakowało czasu na bycie artystką. Tworzyłam do szuflady, potem stałam się panią Agnieszką od zajęć plastycznych. Przełomem w moim życiu były dwa bardzo ważne wydarzenia. Pierwszym z nich były studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz dyplom w czwartej interdyscyplinarnej pracowni Małgorzaty Buczek-Śledzińskiej Sztuki z papieru. Spotkanie pani profesor, wspaniałej artystki, spowodowało, że otworzyłam się dość mocno na sztukę. Potencjał, który dostrzegła we mnie pani profesor, spowodował, że otworzyłam się na sztukę jako artystka. Drugim bardzo ważnym wydarzeniem było uczestnictwo w Global Femme Art, w międzynarodowym projekcie i spotkanie mentora, jakim jest Venancius Ochman oraz Anna Ochman, dzięki którym przeżyłam naprawdę niesamowitą przygodę. W listopadowy wieczór spotkaliśmy się w bardzo przyjemnym gronie, wśród których było 11 innych artystek. Każda z nas dostała swoje 10 minut i mówiła o sobie, o swej twórczości. Niesamowita energia, niesamowite osoby, kobiety, artystki, ich twórczość, ich doświadczenia były bodźcem do moich dalszych działań. Kolejnym bardzo ważnym krokiem w projekcie były spotkania w małych grupach, tak zwane circle. Na spotkaniach prowadzonych przez Venia otrzymałyśmy mnóstwo niesamowitych wskazówek dotyczących prowadzenia biznesu. Będąc na warsztatach, w zasadzie zdałam sobie sprawę, że pomimo prowadzenia działalności od 2012 roku, niewiele zastanawiałam się nad stricte biznesowymi elementami mojej działalności. Nie precyzowałam dotąd misji, wizji swoich działań, nie stawiałam sobie wyraźnych, krótkotrwałych celi. Dzięki narzędziom, dzięki metodologii pracy, którą poznałyśmy na cyrklach, usystematyzowałam sobie swoją wiedzę, ale też jasno określiłam swoje wizje i cele dotyczące działań. Zostałam zachęcona, by poszerzać swoją międzynarodową, biznesową stronę działalności, by stawiać kroki w przód i by nie bać się zaistnieć na arenie międzynarodowej. Po spotkaniach w ramach projektu otrzymałyśmy również możliwość zalogowania się do platformy online. Na platformie znaleźć można mnóstwo informacji dotyczących biznesu kreatywnego, działań w biznesie, mnóstwo podpowiedzi, jak poruszać się w sferze biznesu. Myślę, że jest to bardzo ważna wiedza, której my, artystki, a także artyści, nie otrzymujemy podczas naszej edukacji. Jesteśmy rzucani na głęboką wodę i musimy mierzyć się z trudnościami, podłoża którego tak naprawdę nie znamy. Dzięki platformie mogłam zobaczyć jeszcze bardzo inną ważną rzecz, to, jak działają moje koleżanki, ponieważ platforma powstała na bazie doświadczeń mentorów również z krajów partnerskich, biorących udział w projekcie Femme Art. Tam zaprezentowały się inne twórczynie z zagranicy. Niesamowicie interesująca część platformy. Pochłonęła dużo mojego czasu. Bardzo miło było mi zapoznawać się z twórczością zarówno moich koleżanek z Polski, jak i koleżanek
z państw partnerskich. Im więcej przyglądam się, co projekt Global Femart wniósł w moje życie, tym jestem coraz mocniej wdzięczna za to, że mogłam być częścią i że nadal jestem częścią tego projektu. Dzięki międzynarodowemu projektowi Global Femart czuję, że mogę się rozwijać. Czuję, że jest we mnie dużo energii i siły do podejmowania nowych wyzwań. Jestem wdzięczna, że mogłam wziąć udział w takiej wielkiej przygodzie, która trwa po dziś dzień.